Witam was, z tej strony Dafian24. Przed wami kolejny odcinek... nie kolejny odcinek, nowa seria, całkiem nowa. Nie kolejny odcinek, przepraszam. Nowa seria. Tony Hawk Pro Skater HD. Tak jak już mówiłem, czekałem na tą grę długo. Ale w końcu się doczekałem. Oh yeah. W końcu się doczekałem, tak więc... No, będzie z tego mały gameplay, tak? Przyciszę trochę muzykę, żeby YouTube się nie doczepił. Pewnie i tak to zrobi, ale zobaczymy. Tak więc, no, zacznijmy, no, pokrótce. Tony Hawk Pro Skater HD jest to remake gry z 13 lat, tak naprawdę, z Tony Hawka Pro Skater 2. Więc spotkamy tu takie mapy jak hangar, jak szkoła. Zobaczycie, będzie nieźle. I widzicie już, że grafika rzuca się w oczy, naprawdę jest świetna. No może nie jest kosmiczna jak w skate, ale no jest świetna, no jak na Tony Hawka. Oczywiście, no kim zagramy? Rodney'em Malenem. I teraz oczywiście nie mylić, że Warhouse to hangar, że już będzie ten. Nie, to nie jest to. To jest hangar, zobaczcie. To jest hangar z Tony Hawka 2. To jest szkoła z Tony Hawka 2. No a to musimy przejść. Jakie? High score 1, high score 10 tysięcy, 25 tysięcy, 75 tysięcy, znaleźć sekretny DVD, skolektować skate'a i manifest Small Green Kick Over the Pipe, a wszystko to znam. Sterowanie jest trochę pokręcone, grałem trochę. Nie powiem, że nie, grałem trochę i jest szalone. Ale okej, okay, zacznijmy. Oczywiście nie gram jakoś stylistycznie, jak to grają ludzie z skate'a, że tutaj jeszcze docisnę dziś kickflipa? Nie, no po prostu ja gram jak za dawnych lat, czyli chaos wielki. No oczywiście wiem, co wciskam, prawda? Ale jeśli chodzi tutaj o... Będą komentarze typu zrób mega combo, zrób milion combo czy coś. Nie, nie zrobię, bo nie ma revertów, tak więc co mi z tego? Zaraz wam zademonstruję coś. Na przykład dajmy na to, że robię jakieś, no patrzcie, robię jakieś mega combo, tu wyskakuję i powinienem zrobić revert, a nie mogę, tak więc... Dupa. Brzydko mówiąc. Chociaż u mnie mowa taka jest na... w porządku. Dzień. Tak więc dla was to brzydko może... Dobra, spróbuję zrobić wszystko za jednym podejściem. Oczywiście nie chcę, żeby odcinek trwał kurwa 2 minuty, ale no zobaczymy. Dobra, potrzebny nam ostatni manifest, który znajduje się tu. Ale lamie, muszę się rozgrzać. Przy takiej muzyce to ja nie mogę. Ścieżka dźwiękowa jest z wszystkich Tony Hawków. Ale przede wszystkim z Tony Hawka 2, no i kilka nowych muzyczek usłyszycie. No to wszystko. Dobra, zbierzmy od razu te DVD śmieszne. O ja. DVD zebrane. Nie ma sticker slapów, nie ma revertów, tak jak już mówiłem, nie ma transferów. Co tam jeszcze nie było? No chyba to wszystko. Tak jak chyba mi się zdaje, specjale, tak jak pewnie wiele osób mnie pytało, specjale chyba trzeba kupić na początku. Nie wiem, czy posiadają jakiekolwiek specjale, no już blokowałem szkołę. Albo i deskę. A dobra, został nam Six Score. Został nam Six Score, Kickflip. No i dobra. 100% goalie and cash. No to dobra, to zróbmy najpierw tego kika. Jak się proszą, to im zrobimy. Proste. Ale wiem, kosmiczny trik. Dobra, będziemy teraz próbowali zdobyć kika. Oczywiście tu się nic innego za bardzo nie da robić, tylko takie przez pipa tego dużego. Zobaczymy. Grab. Teraz impossible zrobimy i airwalk. No. Oczywiście nie zarzucajcie mi, że nic nie mówię, no ale no proszę, jak o czterowołku mówić?
tej gramy, mówi. Trzeba się skupić na grze, to się robi. To się wciska. Przede wszystkim... Oła. Oczywiście gram na klawiaturze, więc... Może ją... Oła. Może ją usłyszycie, może i nie. Dobra, mam szansę zebrać Sika, ja tutaj tańczę. Nie wolno ci tego zrobić. Op. Jazda, posika. Posiko! Masakra, ile tylko dostajesz? 4000, no ludzie, że... Dobra, jest. Bo spadłem, perfekt. Green Small Cupies. Co to kurcze jest? Uf, pozwól sobie usadowić się inaczej. Dobra. Dobra. Small Box. 5 boxes. Okej, okay, to zróbmy to. Cokolwiek to znaczy, chyba będzie to. Co to? Gdzie są te boxy? Jeden pewnie... Mogę się... Ała. O dobra, widzę jeden. Tutaj nie ma go. Pewnie wiele ludzi się uczepi. Gdzie jest... Gdzie są... Patrzcie! Jest transfer! No to super. A gdzie reszta trików? Takich jak Revert. Sticker Slap. Chociaż to no kogoś ludzi nie było, no to można im to zobaczyć. Myślałem, że Reverta też ucięli, ale to bym nie zobaczył. Że nie Reverta, tylko transfer. Dobra, ostatnie smasze. Gdzie mogą być te smaszki? Smaszki! I need that! Tutaj. Fuck yeah! Co? No, o! Oh. Dobra. Spróbujmy teraz pogrindować. Zobaczmy, o co chodzi. Choćby to to? Nie, to nie to. To też nie to? Nie, to nie to. Balans można kosmiczny oczywiście. Hop. No i... A wiecie co mnie to? Naprawdę. I tak nie robię to... Tego, nie robię tego komercyjnie, że o, muszę zarobić mi to. Nie. Ja to robię dla siebie. I dla ludzi, którzy to oglądają. Ale przede wszystkim robię to dla siebie, bo to moje hobby, tak więc... Jeśli zablokują mi konto, proszę. O, już wiem, co to są Markiewicz przynajmniej. Co mu się kurwa stało? Poleciał. No, mam. Ale tego sobie wziąłem ten beat, bo jest naprawdę świetny. I tyle. O. Dobra, ale i tak nie mam pojęcia co dalej. Tymi kipisami, ale dobra. Restart. Po prostu chcę restartować. Dobra, o dobra, powiem co. Łoki mi popsułeś. Po prostu no będę restartował, ponieważ no co to wrzuca sens nagrywania odcinka, który będzie trwał 2 minuty, no proszę was. Mam nadzieję, że się nie uczepią. Może. A jeśli się uczepią, to... Życie. Co to w ogóle kurwa jest? O. Spoko. Czemu tylko jedno mi zaczęło? Jest świetne. Dwa. Trzy. Są też trzy.
4. To jest... Wiecie co mnie drażni? Ragdoll. W Stonehawku 2 tego nie było. Były... upadki były animowane i oni nawet zupełnie nawet nic kurwa nie mówią. Jak się ten... przewalają. Robi sobie jakiś cud do łamy kręgosłup, a... Nie my kurwa, mim. To mnie boli. Dobra. Próbujmy zrobić jeszcze hash. Kasz. Wiem, że będą mieli zaraz skojarzenia, ale co? Jednak jeden gdzie może być? No, pójdę. Poprawcie mnie, jeśli się mylę, to jest Public Enemy? Being the Noise? Nie mam pojęcia, gdzie jest ostatni ten... Monej. Aha, to był. Okej. Okay. Chyba jeździmy to mimo. To jest tu fota, to jest mnie naprawdę strasznie drażni. Jeeeble. Tutaj jest drabina jakaś. No i tak się nie raz chodzi te deski, to... Zabiję tego rodnego Malena. A co on zrobił grajda? Teraz się wygłupiam oczywiście. Zebrałem już wszystko, no więc co mam robić, prawda? A na hangarze pokażę wam kilka sekretów. Jeśli oczywiście no, nikt nie grał w nową karpójkę, chociaż wątpię, że znajdą się takie osoby. A jeśli, no, może ci młodsi gracze będą zaskoczeni. Chociaż wątpię. Ale zawsze to jakieś sekrety, to jakieś smaczki. Dobra. Koniec. Dobra. Tak więc co? Skończyliśmy wszystko. Za pierwszym razem. Za pierwszym odcinkiem, za pierwszym podejściem. Tak więc komentujcie, subskrybujcie, oceniacie. To jest ten bonus, który mówiłem, że będzie. Czekałem na niego i mówiłem, że będzie ode mnie jakiś bonus, jakiś prezencik. No i to jest to. Z tego będzie więcej materiałów, ponieważ no lubię ten Hawka. To jest jedyna moja taka seria. W skate'a za skate'em nie wpadam, ale to Hawka. Tak więc trzymajcie się ciepło, komentujcie, subskrybujcie, cześć.